Powiem szczerze, że teraz tak jak sobie patrzę na całość tych produktów i przegląd, to dla mnie R2S jest jednym z najciekawszych dronów, jakie są, bo łączy w sobie parę cech, między innymi jest mały i bardzo kompaktowy. Na takie wyprawy jak dzisiaj można go śmiało zabierać. A jednocześnie nie mam takich obaw, że mi się coś z nim stanie, na przykład go utopię, bo po prostu przeżyję to, jakbym miał taką trudniejszą sytuację, albo gdybym zahaczył o coś, czy by mi spadł i rozbił się. A jednak jakby to było z Maviciem 3, to już byłoby mi bardzo, bardzo ciężko. Damy sobie dwie działki przysłony. Oczywiście trójeczka jest pod każdym względem lepsza, oprócz może masy faktycznie i tej kompaktowości, no i ceny, nie? Ale jakość jest ok. Dzisiaj spróbujemy zrobić w D-Logu i zrobimy też w kolorze naturalnym. Takie klimaty dwa razy po może 10 minut. Jeden pakiet tutaj odpalimy. I tu już elegancko widać te kolory jesienne, jest naprawdę przepięknie. Wzniosę się tak trochę wyżej, żeby się rozejrzeć trochę i zaraz sobie odpowiedni tor obierzemy, jeśli chodzi o lot. Tak, żeby to słońce nam trochę pomogło i żeby to wszystko grało. Jak na razie to widzę, że jest nisko bardzo słońce, ale damy radę. Dobra, lecę do najwyższego punktu i tam zrobię parę umiejęć, jakieś 10 minut. Pięknie grają kolorystycznie. Zaraz zrobię sekwencję taką, żeby one też był, żeby tutaj był obraz top down i później rozejrzę się, czy jest przestrzeń, żeby tutaj polatać trochę FPV. Nie wszystkie drzewa wyglądają ładnie, ale te liściaste, które tracą teraz liście, wyglądają przepięknie, po prostu mega. Nie wiem, czy tak macie, czy nie, ale ja w zeszłym tygodniu dwa razy straciłem zasięg. Może nie tak, że całkiem zasięg, ale podgląd na nim. Latałem sobie tak może niezbyt daleko, ale jednak nad lasem. I faktycznie dwa razy straciłem podgląd. Mówię, kurde, co jest, nie? Pytanie, czy to nie jest tak jak z Apple, że niektóre telefony były specjalnie opóźniane, czy były takie słoniowate, jak wchodził nowy iPhone. Pytanie, czy z R2S też tak trochę nie jest, że mamy tutaj do czynienia ze swoistym sabotażem. Mam nadzieję, że nie i że ten zasięg będzie całkiem dobry jak do tej pory i że wszystko z nim będzie ok. W końcu jest takim modelem też flagowym DJI i też się mocno sprzedaje w tej chwili. Teraz musimy się przebić przez ten las i pójdziemy do góry, dlatego że tutaj jest trochę za nisko. Musimy podejść tam wyżej, tam jest więcej światła o tej porze, bo tutaj już mamy ciemno i jest zasięg też za słaby, żebym tam latał tak daleko, a tam są najfajniejsze drzewa. I motyw jest taki, że jak się lata FPV w lesie, to trzeba naprawdę wiedzieć i kumać, z którego miejsca się wystartowało. Okej, mamy to i chłopaki tutaj sobie zrobili tor do jazdy downhill. I to jest bardzo dobre miejsce na podejście. Za 3 minuty będziemy na górze, a stamtąd już widać, że jest jaśniej. I ta 15 wieczorem nie jest taka straszna, bo ogarniemy, trzeba po prostu wysoko bardzo wejść. Już widać te wysokie drzewa, które są oświetlone pięknie. Chodź. Jesteśmy w bardzo dobrym miejscu. To są te drzewa i one są pięknie oświetlone. Tylko jeszcze trzeba znaleźć miejscówkę, z której można wystartować. To miejsce jest rewelacyjne. Tutaj chyba śpią nawet jakieś sarny, ale mamy cały dostęp do lasu z tej strony. Jest dobre światło, powinien być w miarę dobry zasięg. Odpalam FPV. Słuchajcie, ten zasięg tutaj nie jest taki bardzo szałowy, ale daje radę. Z FPV trzeba bardzo uważać, bo można się tak zdziwić, jak się zaliczy failsafe nad drzewami, że naprawdę, ja staram się zawracać i od razu podnosić trochę, bo antena wtedy jest lekko przesłonięta od biernika. Natomiast crossfire jest w miarę dobry, to jest ok, jeżeli chodzi o protokół. Na pewno też są niespodzianki i w FPV nie mamy automatycznego powrotu do domu, więc
trzeba naprawdę zwrócić na to uwagę, nie przesadzać, nie? Lecimy jeszcze, zrobimy fajne rzeczy nad lasem, samym Mavikiem. Mam drugi pakiet, więc można podziałać. Słuchajcie, no i wreszcie poczułem trochę adrenaliny, bo było po prostu nudno przy tych hyperlapsach, ale przed chwilą leciałem i naprawdę mega. Teraz robię drugie hyperlapsy, mam nadzieję, że tym razem wyjdą. I to był fajny lot, mega, jeszcze zrobię jeden teraz, to już się już kończy, cudo. I myślę, że będziemy się zwijać, taka krótka przygoda wystarczy, ale dało mi to dużo adrenaliny. Teraz był zastrzyk mega, jeżeli chodzi o ten lot. Dwa razy zahaczyłem i sezon na nie widziałem gałązki uważam za otwarty. Słuchajcie, polatane, właśnie zaszło słońce, mega fajne loty, fantastyczne wrażenia i doznania, mam nadzieję, że coś ciekawego nam z tego wyszło, postaram się powyciągać te klipy, sami ocencie w komentarzu i tak naprawdę to przygoda, to my jesteśmy ważniejsi niż sprzęt, bo sprzęt można mieć przeróżne, nawet połatany, trochę poklejony taśmą, czy no taśmą głównie, czy polutowany, ale żeby to wszystko sprawiało frajdę, mam wrażenie, że to o to chodzi, a nie o to, żebyśmy zasuwali tylko po to, żeby spłacać kolejne zabawki, tak jak w przypadku ostatniej nowości. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia w kolejnym epizodzie już wkrótce. Widzimy się, cześć! Co ciekawe, o tej porze roku w ogóle nie widać, czy coś jest ścieżką, czy nie. Wszystko wygląda tak samo. Słuchajcie, mamy już prawie całkiem ciemno, ale ten Sony robi robotę. Teraz mamy ISO 3200, jest już grubo po zachodzie słońca i powiem Wam, że jednak nie dałem za niego bardzo dużo, no bo 3500 plus ten jasny obiektyw Sigmy i tu robi mega robotę, bo praktycznie mam noctowizor z Panasonicem. Zapomnij, ja słabiej widzę w realu niż to, co widzę na ekranie. Jest mega, mega dobrze.